Ożywienie, jakie wniósł do życia teatralnego Łodzi Hugo Moryciński Skłoniło miejscowe władze do połączenia wszystkich teatrów I powołania wspólnej dyrekcji Wroczyński-Moryciński Tak oto od sezonu 1937-38 działały łódzkie teatry miejskie obejmujące Teatr Polski, dawniej Miejski, ulica Śródmiejska, Teatr Kameralny, ulica Cegielniana, Teatr Popularny, ulica Ogrodowa i przynależne do niego trzy sale fabryczne Gejera przy ulicy Piotrkowskiej 295, Szajblera Grochmana przy ulicy Przędzalnianej 68 oraz w Niciarce na Widzewie. Harmonijna współpraca tych scen oraz obydwu dyrektorów przyniosła w sezonie 1937-38 najwyższą w dotychczasowych dziejach teatru łódzkiego frekwencję. 300 tysięcy widzów przy najniższej dopłacie magistratu do jednego biletu. Największy sukces odniosła wówczas głośna sztuka Zygmunta Nowakowskiego o tematyce legionowej Gałązka rozmarynu w reżyserii Aleksandra Węgierki. Zagrana 74 razy i pokazywana także podczas wielkiego objazdu Teatru Łódzkiego latem 1939 roku. Węgierko wyreżyserował nadto, budzącą duże zainteresowanie, Tesę Żyrodu: 38 spektakli. Zaproszenie do współpracy przyjął też Leon Schiller, który właśnie w Łodzi przygotował swe setne przedstawienie. Nieboską komedię Krasińskiego w scenografii od Tona Aksera. W kolejnym sezonie Schiller zaprezentował Kordiana Słowackiego i nasze miasto Wildera. Obok niego reżyserowali Ludwik Solski, Władysław Krasnowiecki i Karol Borowski. Niespodziewane zerwanie umowy przez zarząd miasta z dyrekcją teatrów miejskich. Niewypłacanie garzy aktorom i pracownikom technicznym, którzy przystąpili do strajku okupacyjnego oraz upadłość finansowa dyrekcji doprowadziły do ostatecznego odejścia Wroczyńskiego i Morycińskiego z Łodzi. Teatry miejskie z dniem 4 maja 1939 roku objęło zrzeszenie artystów na czele z Zygmuntem Biesiadeckim, Leonem Pietraszkiewiczem i Wacławem Modrzeńskim, a pod patronatem cenionej aktorki łódzkiej Marii Dąbrowskiej. W końcu maja 1939 roku władze zdecydowały się powierzyć dyrekcję teatru miejskiego w sezonie 1939-1940 Januszowi Warneckiemu. W końcu sierpnia zaczęli zjeżdżać aktorzy. Ale zamiast do prób. Stawili się do kopania rowów przeciwlotniczych. Kiedy wybuchła wojna, aktorzy, podobnie jak wielu łodzian, wyruszyli chowając się przed kulami niemieckimi do Warszawy. Teatr miejski przestał istnieć, a jego miejsce zajął Teater Culizmansztadt.